at all. For the first time in weeks, all right. Nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Hej, cześć, witajcie, ja jestem Olekas i jestem trochę jakby zniszczonym wstępie przez Dutcha. Zaczynamy kolejny odcinek, ze mną oczywiście jest Kasto. Cześć, witajcie. No zniszczył, no. Jakby. Ale zobaczcie, teraz przejdziemy się po obozie, no bo teraz zaczyna się chyba taka część gry już... Mniejsza niż epilog, tak jakby tam... Poza wprowadzeniem i będziemy się po prostu... tutaj też orientować, jak to wygląda. Damy im jakiś przedmiot typu, nie wiem, może być złota obrączka. O wartości 5 dolarów. I srebrna klamra o wartości innego. Zegarka nie sprzedamy, tego nie oddamy. To oddamy. Dwa pierścionki z emblematem. To też. No, ty może zostać. Trochę daliśmy im pieniędzy, trzymajcie. To jest nasz datek na obóz. I teraz, dlaczego jest ważne dawanie kasy na obóz? Bo później można go rozwijać. Tutaj jest taka książka jakby. Tak jest. Chyba? Nie, nie ma. Ale później będzie można go rozwijać. Na razie tylko możemy dawać pieniądze. No jak tam pisało też, że można właśnie go rozwijać, dawać, będziemy mogli dostać dzięki temu lepsze rzeczy i w ogóle tak tam. Typu tu pokażę, podejdziemy. O, wytwarzaj ulepszenia. Aha, nie możemy na razie. Na razie nie mamy receptur. Ale z czasem je znajdziemy. Zobaczcie, tu jest miejsce, gdzie możemy sobie zjeść. Chyba. I oczywiście jest też... To jest. Można wziąć potrawkę. Oczywiście jest też ten kucharz, który, do którego zwierzynę można przywozić. Pamiętacie, mamy też takiego questa, którego rozpoczęliśmy odnośnie polowania. Tak. Myślę, że możemy go dzisiaj zrobić, bo to raptem dwa jelenie do oskurowania, a przy okazji przejedziemy się po okolicy. Mamy mapę tego regionu, jakby nie widzimy nic. Tu widzimy, że jest Valentine. No, przyjechaliśmy gdzieś stąd. Myślę, że gdybyśmy pojechali, to są chyba tory, to możemy zobaczyć tu co jest i tu. Tu tak. Też coś jest. Wejdźmy najpierw tu. Z pewnością coś pozwiedzamy, popolujemy. Pewnie no i... jakąś misję wykonamy albo dwie. Z pewnością. A na razie wykonajmy to polowanie. Są lasy jakieś, to może coś tam będzie. Dobra, więc jedziemy. O, ciekawe, można teraz wydawać komendy koniowi. Co tam? Tam wóz jest jakiś. A, wóz. Jakiś ptak. Ty chyba go potrąciłem. No. Nie wiem. Jest. Ale fart. Bierz go. Podnieśmy go. Da się go zaczepić? Da się. Bażant chiński. On chyba nie zabiera tego miejsca na tyle. Nie, nie. Bo normalne jest, że wrzucasz na tył konia. Jest, patrz, są zwierzaki. Dobra. Słuchaj. Chcesz podjechać? Widłoruk. No, obecnie to nam uciekają tak jakby. Tam coś się dzieje. Co tam jest? Zaraz się nimi zajmiemy. Nie wiem, jakieś obozowisko. Konie są. Nie wiem, co to jest za obozowisko. Trzeba by było, wiesz... Dobra. Mamy wszystko. Zabierzemy jeszcze karabin. Na wszelki wielki. Mam nadzieję, że to nie są jacyś odliskolowie czy coś. Ciężko powiedzieć. To jakiś człowiek. To wróg! Skąd wiesz? O!
wolę. Bo było napisane jakby, że coś jest źle, jakby. Wyciągnął broń do nas. No wyciągnął broń. Tak się nie robi, gościu. Przeszukajmy. Jakby on chyba był głosownikiem. Muszę zamienić kapelusz. Przeszukajmy skrzynię. Niby gra nie pokazuje, że to coś złego zrobić, ale ja sobie do nas zaczął strzelać. To już obrabić go, to jakby aż grzech był, bo tego nie zrobić są. Ale dziwnie właśnie. A to tą skrzynkę też patrzyliśmy? Nie. Nie. A, to o, jadło. No ale to zawsze się sprzeda. Można zawsze sprzedać. Lub zjeść. Lub zjeść. O, warzywa w puszce, o, przydadzą się. Ograbić koszyk można. Tam nie. Co to są? O, ciasteczko. Ciasteczka, no i fajnie, fajnie. No dobra, spróbujmy zapolować. No dobra, wrócimy do tego, co... Łuk. Mamy łuk. One gdzieś tu były, nie? Tam... Za tą górką. Myślę, że teraz może być taki lekki problem. Myślisz, że uciekły? Po wystrzale mogły uciec. Tak, to bardziej, że była strzelanina, ale... Jest. To koń. Konia nie. Ale tam jest widłoróg. Jeleń. Trafiam. Ładnie. No i mamy go. Jak? No i jedna gwiazdka. No na razie jakby tak kiepsko. Mieliśmy oskurować, tak? Trzy sztuki? Tak. To może... Skoro cały jeleń zabiera miejsce całe, to jakbyśmy go oskurowali, to może całego miejsca będzie zabierał. A gdzie jest nasz koń? Tam jest. A to jest jeleń, a mieliśmy właśnie jelenia oskurować. Trzy jeleny oskurować. No to dwa jakby, bo tego już oskurowaliśmy, to teraz tego jeszcze. Dobra, mamy. Dobra, skóra jest. No, zły stan, no. Gronie narzekaj. Dobra. No i na to chyba możemy jeszcze... postawić jeszcze inne mięso, więc jakby... Weźmy sobie łuczek i zobaczmy, co tutaj jest w okolicy. Na razie nic. Teraz nie już wątpię, żeby cokolwiek tu było. Znaczy, koń na pewno... O... Tam jest jakiś obóz. Kolejny? Co, może tam nie jedźmy? Możemy... Spróbować, jeżeli chcesz, ale... No, na opuszczone. No, i tam jest jeszcze, zobacz, po lewej stronie coś, jakiś koń stoi. Zobaczmy, co tu się dzieje. Co to za miejsce? Wieża. Coś... Aha, o! Za... Zobacz, sobie wziął za... Ktoś leży, zabity. Co on tu? List jakiś zostawił. Drogi panie Worley. Z tyłu nic nie ma. Ręce brudne są od... Były ślady jakby od jakiegoś węgla czy czegoś. Rozejrzyjmy się po obozie. Tu coś leży. Jakby nic tu w sumie to nie ma. Nie za wiele. A tu jest jakaś kopalnia, zobacz. No, węgiel. Tu jest wóz kolejny. No ja wątpię, żeby tam coś było innego niż tylko węgiel. Ale tu to tak biednie wygląda. Też tak myślę, że ktoś po prostu... kopał tu węgiel, jakby... Tak, tak, i został napadnięty.
tam jest. Widzisz? O, jest jakiś wóz w ogóle. Też jest koń. I ktoś. Hey, better not have a problem with his friend. You don't want to see what happens if you don't leave. Zabij kobietę? Ogra. Jakiś bandzior był. Ograbił tych biednych ludzi. Ale ma fajny kapeluszek. Ale nie można go przechować. A, czyli jak spadnie, to już po prostu spadnie, to nie jest nasz. Aha. Jakby. No tak jest napisane. Okej, okay, dobra. No to mnie trzeba kupić. On już ich wszystkich ograbił. No, niewykluczone. No tradycyjny według Dzikiego Zachodu napad na wóz, który. Zobacz, że przy koniu coś miał. O! Może, ale patrz, tu jest. Na tym wzroku się nie udało. Teraz. Skąd? Jest. To wszystko, żeby wziąć widło roga. Mam nadzieję, że nam go zaliczą. Jak nie, to słabo. No, szukamy jelenia. Ale takim cudem nie mogę zabrać skóry. O nie, błąd popełniłem. Ale też jest zły stan, więc w sumie więcej pamięci kosztuje. Rzeczy mogę załadować. Albo dwie. A można, to skóry można mieć więcej. Tak, myślałem, że tylko jedną. No gorzej ze strzałami. No dobra, można jest... Jest kolejny wóz. Pusty. Czy coś tu jest? Nie. Coś tam? Jakiś żar? Nie. Skrzyneczka. Ograbić może skrzyneczkę. Gotowana fasola. Rum. No. Tam są jakieś ludzie. No nie wiem, niech sobie jadą na razie. Pokazujesz, że są, tak wiecie, to na czerwono, jak do nich celuje. To nie są odiskolowie? Nie wiem. Dobra, jedziemy dalej polować. Ciekawe, czy można mieć trzy skóry. Konie. Tam jest jakiś kostek. Dlaczego ten kostek ucieka w samej koszuli? A nie, nie, w samej koszuli. Ciepło jest generalnie. Tak wychodzi z tego... z tej pogody. Tam jest jakiś kościół stoi. Czy co? A, upolował jelenia, czy co? Tak. No to nie będziemy mu tu wchodzić w drogę. Będziemy polować na własnego, tak? Nie będziemy go modlać po jelenia. Czy nasz wzrok ktoś widzi? Nie, kompletnie nic. W sumie już kawałek tego zwiedziliśmy. Tu jest coś, jakby pokazuje gra, że tu coś jest. Opcjonalne misje. Tu jest wóz jakiś. O, i kobitka. Podejdź do niej. Because if they did, they can get lost. I have never been so insulted in all my life. Really, laugh
you're not a spy. Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct, and I can prove it. I am the leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me because, unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere. Everywhere? This state was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. I call it Totalisaurus. Just for now. I'm trying to gather all the evidence. Miss Deborah McGinnis? Arthur. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Of course. Yeah. Listen, if you find any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. Or mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Sure. Why not? And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons very, very wrong. Which, trust me, is the very best thing about science. Good day to you, sir. Aha. 30 kości dinozaur. No dobra, jak ciekawe, czy to coś... bardziej opłacalne niż polowanie na jelenie. Ty, to co to jest? Bizon? Tak. To bizon. Bo ciśnie na nas. Co? Szalony. Nie wiem. Ale tu trochę zwierzątek jest. Tak. Musimy wziąć coś, co by nam dało od ciebie. Wypij. Dobra, mam cię. Teraz weź łuk. Gdzie to zwiało? Tam, pędzą. Tam są nawet jelenie. No to jelenia potrzebujemy. To widłogon. Widłoruk, a to jest jeleń, tak? Jest. Ok, mamy to. To będzie... Jak? O, dobry stan! Czyli co, bierzemy go całego? Mamy go oskurować. Aha. Będzie dobrej jakości skórka. No dobra, czyli potencjalnie trzecia skóra. No tak, potencjalnie powinniśmy jakby wykonać zadanie. Zadanie. O, jest. Mistrz łowiectwa 1. Można mieć więcej niż dwie skóry. Widzisz? Ale fajnie. Zdobądź 3 skóry z królika w idealnym stanie, żeby być mistrzem łowiectwa 2. Może upolujmy jakiegoś zwierzaka jednak, mimo wszystko. Całego. Całego, no. Albo go oddamy w obozie do zjedzenia, albo... No bo sprzedamy. Sprzedamy. Jest coś tam. Tu się strzela. Aha, rywalizacja. Dobra, nie mam. Napijmy się na wszelki wielki... tego. I've come all the way north from Mexico to challenge a real American gunslinger. You him? Me? Real gunslinger? Let's find out. Okay, man. That's what I like to hear. Look, man, rules are sick. Well, okay. Whoever shoots one of these bottles wins. Just throw your gun and aim when you're ready. All right? Yes. Ah, yes.
Jakim cudem je pokonały? That didn't make me happy at all. How about we raise the stakes? Alright, let's do it. Aha, that's a good call, amigo. Okay, whoever shoots four birds out of the sky first wins. Simple. Cztery ptaki. No. Stand near me, and as soon as they come out, it's anyone's shot. Be patient. Tak jak mnie wyszło. Potrzebuję Maria Martin. Maria Martin będzie teraz na dzień. Listen, you need to pay me for your loss, okay? Podjudź go. Here. Lucky for you, I'm having a bad day. Maybe we'll do this again, huh? Okay. Hasta la próxima, amigo. Jakby... Chyba nie zagra z nami. Już jakby chyba wie, że pijemy te perydy. Na pewno jest już trochę... Było go podjudzać. Ale przynajmniej mamy skórki, jakiegoś ptaka czy coś. Nie wiem po co to mam, co nie mam. Zawsze coś. O, trudno, czasem się traci 10 dolców. A czasami nie. On tam chyba pojechał. Tu jest dziki kolor, to nie. O, a co tu my mamy? To koń. To koń. No to nie. To też koń. O, jest. Trzeba teraz się... Muszę to dobić. Ol, perfekcyjny stan! Wow. To będzie drogie. To tego nie oddajemy, my to sprzedajemy. No dobra, czyli sprzedamy go, mówisz? Myślę, że tak. Okej. O, wow. No to w sumie mamy trochę rzeczy do sprzedania, bo upolowania. Dobra, to wracajmy do naszego obozowiska. A nie do miasta? Może być. Gdzie my to sprzedajemy? Chyba w mieście. Tu jest jakiś rzeźnik, kto nie wiem. Dobra, to jedźmy. Okej. Okay. Przy okazji sobie zjedzimy. Ten element. Nie wiem, może była jakaś misja, która by nas dała do miasta. My to robimy za szybko, jakby. Mam nadzieję, że nie. A tu macie jakiś problem? To o Discolowie. To zaraz. 11 dolarów. Znaczy 3 i 11. Kurczę, to tak mało mamy kaski. Po 11 centów nam dają. No ale to jeszcze coś. Pokazaliśmy, kto tutaj rządzi, tak? W sumie tak. Jest miasteczko. No, jeszcze będę musiał popracować nad celem, może. Okej, przyszło. 10 stopni Celsjusza. W sumie nie jest tak jeszcze ciepło, żeby na gołą klatę biegać. Albo w samej koszuli, nie? Ale bardziej w szalkach jak to. Dobra.
to powinien być jakiś rzeźnik. O, jakiś. No nie, bo to nawet dzisiaj dzień za dobry. Ale może. Jakieś ptaszki. Tłuszcz zwierzęcy. Mięso. O, tego martwego bażanta. Skórę. Taką, taką, taką. O, 7 dolców. No to ładnie, ładnie. Trzeba tego posprzedawać, bo więcej później nie możemy posiadać. Okay. Może być. No i super, no zawsze coś tam udało no, się. No nic więcej nie możemy sprzedać, ale... No i dobrze. No dobra, możemy teraz jeszcze zobaczyć jakieś zadanie wykonać. No tutaj jest okolicy. Z pewnością jeszcze sporo zadań. Może jakiś sklep? Jeden koń jechał do rozpędu. O, to jest ten. General Store. O, jest. Czyli jest sklep. Wielobranżowy. Możemy zaraz. A ty co? Co tam jest napisane? Donations for the poor. Datki na biednych. Chcemy pomóc. Stowarzyszenie Organizacji Charytatywnych Nowego Hanoweru. Cześć, bo się jeszcze zarazimy od niego. A nie możemy mu pomóc. No nie zobacz. Ten dom kiedyś tu powstanie. Z pewnością. Możemy zajść do sklepu. Może coś nam się uda tu sprzedać. To jest w ogóle jakieś duże zadanie, ale obok. Nie tu, tylko w... Czy tobie możemy sprzedać? Coś możemy. Olej do broni. Nie, to nam się przyda. Biżuterii nie możemy. Tego też nie możemy. Możemy tylko jedzenie. Nie wiem, mamy tego dużo, ale to daje nam wszystko full. Tak. Ale no posiadamy to... tego aż 3, więc jakby... Ale to są złote, to wiesz. No tak, ale jedno możemy sprzedać, bo mamy tylko full. No. Więcej nie możemy zebrać. Tak. No dobra. To z każdego po jednym. Nie masz racji. Żebyśmy mogli to zebrać. Tak samo cygara, o. Z cygarami, tak. Bo tak, ich jest dużo, wszędzie, jakby... Myślę... To sprzedać. Gotowana fasola, no ja to możemy sprzedać, to też. Gościa jest niezadowolony. Tu masz coś, co uważamy? W sumie daje dużo zdrowia. Było coś w puszce. Kupujemy? Za 2 dolce. Możemy kupić jedną. No fajnie. No dobra. Jeszcze on ma jakiś katolek podobno. On ma chyba tutaj ubrania jakieś. Zobaczmy, co my tu mamy. Zapasy. Remedia. Amunicje. No, czy to jest taki spis treści? Ubrania. Pielęgnacja koni. Jedzenie świeże, alkohol, tytoń. A weź zobaczmy tam na ten. Aha, czyli tu masz to samo, co on to ma wszystko? No, no. Co ma w sklepie? Wyprzedano. Dobre papierosy. O, pistolet, amunicja. Rewolwer, karabin, strzały.
Można kupić zestaw 5 strzał za 50 centów. Okay, then. Były nam potrzebne chyba nawet. Tak, żeby polować, tak? No. Zapach maskujący. Olej do broni, kawiarka. Świerszcze? Przynajmniej ta na to. A po to są na ryby jakieś. Cykorek kieszonkowy za 15. Odżywka dla koni. Stroje. Nie, to stroje takie są drogie. Takie zestawy, jak to już wie. O, kapelusze. Some reckon this was Indian land once, but I ain't sure. Kapelusz miejski. Zniszczony kapelusz. To nie. Jakiś płaszcz. Weźmy obaliśmy płaszcz. O, całkiem spoko płaszcz. A my takiego płaszcza nie mamy? Those go pretty fast. Chyba nie. Całkiem fajne płaszczydło. Możemy sobie kupić taki niebieski. Myślisz? No, nie jest zbytnio drogi, tak? To nie kosztuje 80 dolców. Kosztuje 12. Dobra, zobaczmy, co tutaj mają innego. A kapelusz tamten miejski? Nie był lepszy? Nie był taki, jaki ty chciałeś, ten tu? Kapelusz. Czy szefa plantacji? No, ale ten kapelusz miejski to drogi jest. No jest. Aha, taki. Jakiś tańszy patrzyłem właśnie, dlatego uznałem, że tamta cena nie jest zbytnio droga. O, tu są jakieś zniszczony kapelusz, no nie. Zachodni kapelusz, o, może to. Nie, jakiś taki. Poskramiacza. Jakiś brudny się wydaje. Aha. Plantatora. Nie. Tropiciela. O, ten jest całkiem... Błyskowy kapelusz zadowcy. O! Już spaczkę. Są jeszcze kapelusze. No dobra. Ale to nazbieramy trochę kasy. No wtedy sobie się wymościmy. Przyjdziemy i zrobimy, bo na początek wiecie jak jest. Kamizelki. Jakieś. No są kamizeleczki, patrzcie państwo. O! Niedrogie. Takie też. Wykwintna kamizelka. Proszę. Jaka ta ładna. Paryska. Wow. O. Proszę, jakie wzorki. No dobra. Akcesoria? Ciekawe co są typu. Aha. Jakieś rękawice. Szelki takie dodatkowe. Ostrogi. Nie. Całkiem to sporo ma tych rzeczy. Gościu. I ma tam zapiek. Dobra. Aż ciemno się zrobiło. Ciemno się zrobiło, o ja. Dobra, to perfekcyjnie, no, żeby iść do bary do salonu. Jest jakiś questownik. Od razu krzesło poszło w ruch. Od razu bitka. Wow. Strzuciłeś na kapelusz, teraz za to zapłacić. Okej,
dobrze się bije. Jaki niedźwiedź. Bierz się jak baba. O Jezu. O, ale strzała dostał. Wow. O, cię nie mogę, panie. Patrzą, bo to jest jakiś chyba wioskowy Heroes, nie? Typu, dobra, Tommy, bijesz go, kurde, że jesteś największym niedźwiedziem i bijatyką w tej wiosce. No, skończ z nim, Tommy. Tomiego, tak. Lokalnego niedźwiedzia. Amerykanie odpoczywają, no nieźle. Słuchajcie, chyba możemy coś pozbierać jeszcze w tej kantynie. Tu coś jest. No tak, gdzieś tam jest multum gostką. Gdzieś tu był nasz kapelusz. To za fatygę chyba powinniśmy pozbierać coś. Nie, ten nie. To jest nasz kapelusz. No to jest nasz, dobra. Może tu... Mają jakieś pieniążki. Chcecie wspomóc nasz ten? Na zbożny cel? Czy
czy nie? Chyba nie możemy ich ograbić. Chyba nie. Dobra. Trudno się mówi. O, poczekaj, czy to było? Dostęp do lawy? Nie muszę mieć tu raczej jakieś pieniądze. O, o, o. A ja to mi dałem. Dobra. Myślę, że trzeba stąd jednak iść. Ten gość jest tu za matę. A nie, przewróć. No i co? Chyba pojechać trzeba do... Tu jest szeryf. Ale to wszystko widzę pozamykane. Bo no. To jest drugi salon. O, jest drugi salon. I też jeszcze jakiś znaczek. Out of the damn way. Zapytanie. It's not punk, Mr. Calloway, sir. Who's your friend there? Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. How's that going? I think I'd prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm going to write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame? I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay. Then forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it, and, well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger, Flacco Hernandez, Billy Midnight, Black Bell. Never heard of them. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity, shoot them. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some sad, deluded fools like him, ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him? Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. See what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Here are some other flop house. What's your bishop? Tattoo. No tak. Bo sobie się, że tak powiem, napił. Arturek. To jest ten salon. Just shot him. You know, you got a memorable face. Real easy to identify. No dobra. Bank. Może kiedyś zrobiłem napad na bank. Dobra, gdzie jest nasz koniec? Co się robi? To jest jakieś obozowisko.
Może można tu gdzieś się przespać. O, jest. Odpocznij przy ogniu. Można sobie upiec coś. Mulista ryba. O, masz upiec dwie sztuki. Ciekawe, czy upieczone kosztuje więcej. Pewnie tak. Druga. To co, wracamy do obozu, czy...? No to nie wiem, chyba tak, bo tutaj żadnych questów nie ma. No nie, przy obozie są... Wow, aż trzy questy w obozie. No, cztery. Cztery, no, dobra. To ja się drogę wyznaczyć. Może chwyć tu. No, pokazuję, jaka tu misja. Dobra, pójdźmy tu, do Leopolda. Trzeba tu zjewać, bo to może przyjść policja, czy teraz się będzie problem. Szeryf. No, szeryf. Mimo to, że pomogliśmy gościowi, ale to my wyjdziemy na tego złego. Ale nie, dostaliśmy niby ten plusik. Pokazywało. Dostaliśmy plusik. Przy okazji, jakbyśmy jechali, może coś się uda po nocy upolować, to wtedy byśmy wręczyli tak. To byśmy dali do obozu. Tak. Ale to chyba musimy wyjechać spoza węgla. Spoza obszaru wsi. No nie jedziesz tu. Chociaż już jesteśmy w obozie. No tutaj daleko nie jest. Trochę trudno to następnym razem. A, możemy się położyć spać, w sumie. No, możemy. Śpi. Do południa? Już nawet do ranka nie można. No dobra, ale tak w tej chwili południa. Wszyscy śpią. Koń wymaga szczotkowania.
No dobra, ale tego questa zrobimy w kolejnym odcinku, a więc ja byłem Olekazan, oczywiście był Kasto. Do zobaczenia. Do zobaczenia już niedługo, trzymajcie się i pa pa. Hej.